Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shirobi, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Heart, dokładnie. Dobra, ostatnio skończyliśmy na tym, że schłodziliśmy boilery, które tutaj powodowały dosyć mocną temperaturę. Teraz pytanie, jak się tam dostać? Do czego służy ta pracownia? Tutaj powstają wysokotemperaturowe polimery, ale większość badań dotyczy uprawy roślin odpornych na gorąco. Aha. Polimery są wzbogacane olejkami eterycznymi z Cactacea cererus, kaktusa. W ten sposób mogą posłużyć do wyhodowania grup roślin przystosowanych do wysokich temperatur. Chcą zazielenić pustynię, czy co? Coś takiego. Zamierzają terraformować Marsa. No właśnie. Terraformować Marsa. Jak na razie to macie problemy z robotami na Ziemi, a co dopiero na Marsie? Co to robi? Myślałem, że to winda, ale nie. Gruszki na wierzbie i śliwki na sośnie. Rozumiem. Rozumiem, co trzeba zrobić. Spokojnie. Nie krzyczcie do monitora. Widzę. Pojemniki zostaną napełnione automatycznie po ustabilizowaniu temperatury. Mamy już drugi, jeszcze dwa. Wszystko tu wygląda dość normalnie. Powinniśmy wracać, nim zdarzy się coś popieprzonego. Kurde, kusi, bo tam chyba coś jest. Ja to muszę sprawdzić, bo ja potem spać nie będę mógł. Kurde! Dlaczego tu nie ma sprintu? Co wam do łba przyszło, żeby nie dawać sprintu w takiej grze? To jest nieintuicyjne. O. No i zobaczymy, czy dobrze mi się wydawało. Dwie skrzynie. Podoba mi się to. Jak tam stoimy za mną? No stoimy nawet bardzo dobrze w tej chwili. Stoimy nawet bardzo, ale to bardzo dobrze. Tak, tam jest jeszcze jedna skrzynka, którą również chciałbym wziąć. To jak się tam dostać? Boczkiem. Nie mówcie, że... Nie, na szczęście chyba nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Cały czas mam symptom shifta jako sprintu. Naprawdę, tyle odcinków już przeszło, a ja nadal przytrzymuję shift jako sprint. Dla mnie ten shift jako unik jest nieintuicyjny, całkowicie nieintuicyjny. Rozumiem, że... tam się w ten sposób nie dostaniemy. Więc jedynie co nam zostało... dostać się w jakiś sposób tam. No, tylko to nie będzie takie proste. A, jednak będzie proste, przepraszam. Hop. Tu też jeszcze coś jest. Pokój rekreacji? Nie wiem. Tak, pokój rekreacji. Od razu sobie zapiszemy grę. Zapisywanie danych. Autoryzacja. Major Nieczajew. Kryptonim P3. Dostęp przyznany. Dobra, ale muszę na pewno sobie zrobić... No właśnie, demontaż zapasów. Trochę nam tego... było aż za dużo. Kończy nam się miejsce. Czyli z tymi naszymi apteczkami wcale tak nie jest źle. O, i miło. Od razu milej. Kusiłbym się nawet o wyciągnięcie tych dwóch. Żeby zrobić trochę więcej miejsca. Dodać amunicję, o. Zapisywanie danych. Kolejne. Charles, co wiemy o dziewczynie Pietrowa? Masz na myśli doktor Filatową? No przecież mówię. Zapomniałeś języka w gębie? Znasz ją? Doktor medycyny Larisa Filatowa pracuje z doktorem Seczenowem już od wielu lat. Powierzył jej jeden z najważniejszych aspektów kolektywa 2.0 i nie bez powodu. Zastąpiła w tej roli zmarłego Haritona Zacharowa.
Jakiego Zacharowa? Profesor nauk medycznych, wykładowca, uznany neurochirurg, jeden z naukowców, którzy pokonali brunatną zarazę. Chariton Radionowicz Zacharow był też najbliższym przyjacielem i zaufanym kolegą doktora Seczenowa. Wspólnie położyli podwaliny pod zakład 3826. No dobra. A co z Filatową? To utalentowana neurochirurg, studentka i asystentka towarzysza Zacharowa. Po śmierci profesora kontynuowała jego pracę, ale teraz jest zbrodniarką i zdrajczynią macierzy. Rozumiem. Szkoda. Jest całkiem ładna. Michałycz, idę po obiad. Przynieść ci coś? Nie musisz nic dla mnie robić. Maszerowałem kiedyś do Berlina, więc na stołówkę też dam radę. Dzięki. Uspokój się, ja tylko chciałem pomóc. Biurę się skończy, a potem będę musiał słuchać twoich narzekań. Idź, za chwilę przyjdę. Pewnie dotrę na miejsce pierwszy. Jak chcesz. Co za ludzie. Straciłem nogę i nagle już nie jestem człowiekiem? Niech przestaną mnie niańczyć. Sam sobie poradzę bez ich pomocy. Nie chcę litości, chcę szacunku. Jeszcze zobaczycie, będę od was wszystkich szybszy. Bijcie, zabijcie, naprawdę nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Po prostu nie wiem, no tutaj w teorii myślałem, że jakoś będzie dało radę dostać się w ten sposób, ale nie da się, po prostu się nie da, nie wiem. Naprawdę, jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się jeszcze tu wrócić, o ile się będzie dało. O ile się będzie dało. Pokój rekreacyjny jest tu. Tutaj było to wejście? Bo ja już się trochę pogubiłem w tym wszystkim. Ta. Tu powinna być chyba winda. Pyk i lecimy w dół. Ale muzyczka windzie jest, więc jakieś propsy są. Widzę, że coś się tutaj z dialogami posrało i to mocno. Cały czas się powtarzają nie te, co powinny w sumie. Dobra, rozumiem, że to są ognisty. No i gra muzyka. Patrz, jak ożyła. Piękności. Fotosynteza już ruszyła. Stan drzewa szybko ulega poprawie. No i kolejne dwa nam się otworzyły. I to są... Uwaga, personel rozdzielny. Dostęp do wschodniego skrzydła kompleksu został przywrócony. Pracownia pestycydów oraz pracownia chłodnicza, czyli znów skrajności. Znów skrajności. Szkoda, że tak to się skończyło. Nikt nie sądził, że coś podobnego może się wydarzyć. Wszyscy tylko mówili o podboju gwiazd, świetlanej przyszłości. A teraz mogę tylko tu leżeć i o tym rozmyślać. Jak dawno roboty zaatakowały? Szczerze mówiąc, odmierzanie czasu nie idzie mi najlepiej. Ale chyba dość dawno. Co najmniej kilka dni. Skąd się wzięliście na korytarzu? Zginąłem jako pierwszy. Zabił mnie robot laboratoryjny 42. Poszedłem po kawę, a on mnie cap za kark i mi go skręcił. Właśnie tu. Możecie mi cokolwiek powiedzieć? Jak to się zaczęło? To było szybkie, nagłe i bardzo krwawe. Jeśli macie szczęście, teraz jest tu tylko kilka robotów. Pierwszego dnia się tu od nich roiło. Na wszystkich korytarzach ktoś krzyczał albo konał, albo i jedno i drugie. A dokąd poszły roboty? A skąd mam wiedzieć? Rozlazły się pewnie po całym zakładzie. Zakładam, że przeszły tymi tunelami. Kilka udało się zatrzymać albo rozwalić, a reszta pewnie wciąż tam jest i czeka na was. Nie sprawiacie wrażenia szczególnie przejętych. A czym mam się przejmować? Już się nakrzyczałem, kiedy to się zdarzyło. Panikowałem,
przeklinałem. Widziałem przerażonych konających. Zabawne, że najbardziej bali się nie mordujących ich robotów, ale mnie, leżącego tu martwego i gadającego. Jak sądzicie, dlaczego? Bo rozmowa z trupem potrafi wyprowadzić z równowagi. A, w sensie, czemu gadam? Pojęcia nie mam. Nie wiem nawet, czy mi to odpowiada. To i tak bez znaczenia. No cóż, musimy lecieć. Muszę lecieć. Dobra, na razie. Szybkie pożegnanie, żeby nie było. Dobra, idziemy do... To musi być jakiś błąd. Seczerow powinien był to przewidzieć. Nie trać głowy. Coś my tu mamy, czy nic nie mamy? No i powiem wam szczerze, że szykowałem się na walkę z jakimś bossem, a tu tak dupa. Nie ma nic. Zapisywanie danych. Nasza koleżanka? Proszę wybrać procedurę. Nie. Jak tam nasze polimery? 119. Myślę... Może coś z tym odmrożeniem już możemy kombinować. Z powrót... Kurde, naprawdę... To mi się nie podoba, bo to nic nie daje. Dłuższe używanie. Kształt stążka, bla. To może jednak nie podoba mi się aż tak to odmrożenie. Może bardziej powinniśmy pójść na przykład... A w sumie to nic nie ma już innego. Może ta telekineza nie jest jednak taka zła. A. Serio nie wiem. Na razie postaram się iść. Czekajcie, energia postaci. To jest to nasza energia. Czemu to jest odbierz? 84 i 104. No bo nic tu nie mamy chyba dodanego. Utracone zdrowie jest przetwarzane na energię. To nie może być niezłe. To jest też spoko. O właśnie. I na to powinniśmy iść chyba. Na to i na to. Gdzie co? Wydaje mi się, że utracone zdrowie przetwarzane na energię może być fajne. I sobie to weźmiemy. Co do tego zamrażania, to się jeszcze zastanowię, bo naprawdę... Zapisywanie danych. Sam fakt, że tracimy przez to surowce, to mnie bardzo irytuje. A, to się przenosi. Co to za gówno? To sadzonka. Czyli co? Sadzonki zaprojektowano jako wydajną karmę dla dużego bydła. Ale z tą sadzonką jest coś nie tak. Kurde, co tu się dzieje? Ale dziwne, przecież poszliśmy raczej na zimowy biom. W sensie na zimowy biom, Boże, przyzwyczajenie z innych gier. Morderczy kurczak? Teraz już widziałem wszystko. Ale wiecie co, to jest śmieszne, bo w samym początku gry, gdy dowiadujemy się, że te roboty zaczynają mordować i tak dalej, gdzie ten mamy wypadek pseudo, co dostajemy siekierę, właśnie jak przechodziłem po raz kolejny, kurczaki mnie atakowały, to jest dziwne. Znaczy, atakowały. Jak się na nie nadepnęło, to zaczęły atakować. Okej, czy tu jest szyba? Przyciąganie ich uwagi jest niewskazane. Za późno. Dzień dobry. A tu można wejść. No faktycznie, niewskazane. A, datule, w końcu. Mnie już nie pomożecie, ale część osób wciąż żyje. Nie śpieszyliście się, co? Nie przybywam na ratunek. Raczej na zwiady. A niech mi. Minęło już mnóstwo czasu, a nie ma alarmu. Wojsko nie śpieszy z pomocą. Widzieliście, jak to wszystko się zaczęło? Możecie mi o tym opowiedzieć? Nie chcę, ale zdecydowanie mogę. Maszyny nie zaatakowały od razu. Najpierw tak jakby rozeszły się po zakładzie, żeby napaść wszystkich naraz. Zacząłem coś podejrzewać, kiedy roboty laboratoryjne weszły do pracowni i stanęły ludziom za plecami. Większość moich kolegów zginęła przy swoich stanowiskach. Najstraszniejsze było nie zabijanie,
ale to powolne podchodzenie do ludzi. Trochę jak na zajęciach z WF-u, kiedy każe się dzieciom podzielić na pary. Dawno temu zginęliście? Nie pamiętam, ale przeżyłem dłużej niż większość pozostałych. Maszyny nie mogły się do mnie dostać, bo nie było jak wejść. Była strzelanina, a potem zewsząd zaczęły wystrzeliwać węże. Większość zginęła w pierwszych sekundach. Bardzo szybko. Roboty rozbijały im czaszki albo skręcały kark, jakby zrywały kapsle z butelki z oranżadą. Rzuciliśmy się do ucieczki, ale wtedy robot chwycił towarzysza Afanasiewa. Był tu żołnierz, usiłował je zatrzymać, ale zdążył tylko powiedzieć och. Wtedy opuścił mnie strach i rzuciłem się na robota. Ostatnie, co pamiętam, to bycie martwy. Przykro mi. Rozwalimy tych skurwieli. Nie można winić maszyn, to ludzie to zrobili. Nie wygląda mi to na przypadek. Takie coś planuje się miesiącami. Jasne. Po wszystkim przyślą tu kogoś po was. Dla mnie niewiele to już zmieni. Lepiej dopilnujcie, by ten wirus, czy cokolwiek się stało z robotami, nie dotknęło też pozostałych kompleksów. Może być ciężko. Nie trać głowy. Będzie dobrze, nie przejmuj się. Gratulacje. Zarządca kierownika kompleksu Wawiłów W. Zoutuchin. Załącznik. Gratuluję awansu, towarzyszu Zoutuchin. Zastępca dyrektora kompleksu Wawiłów to bardzo ważne stanowisko. Obecnie naszym głównym celem jest dostarczenie narodowi sowieckiemu pożywienia, co oczywiście wymaga stałej uwagi. Lecz już wkrótce, właśnie tutaj ludzkość postawi pierwsze kroki na drodze do kosmosu. Jako wybitny botanik będziecie nadzorować pracę nad całym systemem roślin zaprojektowanych z myślą o terraformowaniu obcych planet. Rozmawiałem o tym z towarzyszem Seczenowem i obaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że dołączacie do naszego zespołu. Widzicie, Wiktorze, my nie chcemy tylko sadzić kukurydzy na Księżycu. Chcemy być jedynym producentem marsjańskich jabłek. I wiecie co? Takie audiologi powinny być w każdym. W każdym... Towarzyszu Zoutuchin, mój drogi kolego, nie mieliśmy okazji się poznać, ale zapewniam, że jeśli zawitacie do naszego teatru, nigdy nie zapomnicie, kto to Łastoczkin. Mam niewielką prośbę, czy moglibyście nam przysłać kilka tych fascynujących kwiatów, które tam hodujecie? Teatrowi brakuje zieleni, a przydałaby mu się też odrobina egzotyki, rozumiecie? Chodzą słuchy, że macie krzewy płożące. Pół tuzina zrobiłoby ogromne wrażenie na moich najlepszych gościach. Oczywiście wynagrodzę wam wysiłek. Z poważaniem, Stefan Łastoczkin. Zarządca kierownika kompleksu Wawiłow W. Zoutuczkin. Witaj, nie mam czasu pisać, więc nagram ci się na szczebiocie, dobra? Wiktorze, mam osobistą prośbę. Kompleks Pawłow prowadzi właśnie szerokie badania nad polimerami. Może nie brzmi to ekscytująco, ale brakuje im laboratoriów. Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę i przenieść niewielki wydział do jakiegoś odległego skrzydła? Oni chcą tylko obserwować zachowanie zwierząt w polimerowej zupie. To oczywiście ściśle tajny projekt, ale niemal wszystko w tym kompleksie jest tajne, nieprawdaż? Na początek będą dostarczać polimer w zbiornikach. Zbudujemy rurociąg, gdy tylko zatwierdzi to Ministerstwo Finansów. Dziękuję ci z góry. Wiecie, to tak sobie myślę, że teraz osoby, które podkładały głosy, wydaje mi się, że to był akurat teraz Boris Szyc. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje i to jest dosyć dziwne. Dobra, dział kadr. Proszę natychmiast wysłać Neilową na leczenie do szpitala w kompleksie Pawłow. Jestem ciekaw, czy te osoby nie miały jakiegoś problemu potem z tym właśnie bojkotem i tak dalej. Próbujemy? Próbujemy. Tylko może się uleczmy. No siema, ziomki. A, to się da po prostu
zakryć. Ale tak słabo się to zakryć. Nie wiem po co to, ale okej. Myślałem, że tam się da wejść, ale niestety. O co chodzi z tą chłodnią? Badano tu możliwości przetrwania żywych organizmów w próżni. Czyli żeby sadzić rośliny na Księżycu i takie tam? Między innymi. Prowadzone tu badania obejmowały wiele dziedzin. Od prymitywnych jednokomórkowych roślin po bydło i inne zwierzęta. To takie klasyfikacje genetyczne. Wow. Tu co się dzieje? Działa to na nie? Ej, powiem szczerze, że nawet nie jest to takie złe na nie. Biomateriały, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Neuropolimer. Ta krowa w terrarium to jest śmieszna. Niezłe rybki pływają w tym akwarium. Czy akwarium? Da się zabić? Nie. No i Cieshiro, doigrałeś. Za głupotę się płaci, no i masz. To ci się zachciało poskakać po akwarium. No, to są kolejne. O nie! Fak. Leżeć. No właśnie, nic z nich nie dropi, nic, zero. Bez sensu perk. O! Kolejne. Lubię te bronie, naprawdę. Te energetyczne są spoko. Nie martwisz się, ammo. Złaź z niego. No tak, zapomniałem się o nich. Ale bym stracił. Ej, czy ja o czymś zapomniałem tutaj? Nie, to nas jeszcze nie dopuścili chyba, okej. Okay. Tego też się nie da rozbić. Kolejne nagranie, świetnie. Czemu to nie gra? Tu coś się dzieje, czemu to nie gra? Zwykła gra, jakby jeszcze... Co za cholerny bajzel. Co się dzieje? Czemu cały czas słyszę muzykę bitewną? Kamera. To jeszcze za jakimś głupim akwarium. No i co, nie zacznie grać? No niestety. Mapa nie. Grzebiot. Medika, coś tam. O, to jest to. Tylko mi się wydaje, czy przysyłają nam z Pawłowa śmieci? Nic nie rozumiesz. Po prostu mają tam inne polimery o innych właściwościach. My hodujemy polimery o różnych cechach, a oni swoje składają. Rozumiesz? Nie wymączaj się, kolego, bo cóż, medicina non cacus taurus est. Wiesz? Wiem. Do diabła, ciągle przypadkiem włączam łokciem szczebiot. Mam nadzieję, że w następnej wersji już tej funkcji nie będzie.
Medicina, nie, Medica non cactus de taurus est. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie coś po łacinie. Co tu jest? Kolejne krowy? Kolejne krówki. Zobaczmy, co jest tutaj. Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy otrzymali zawiadomienie SIN-21 lub SIN-22, powinni się zgłosić do tego. Czysto. Naprawdę 100 razy wolę je zabijać w tej broni energetycznej niż skradać się i nie wiadomo co jeszcze. Gniazda kartusza. Kartusz ognisty. O, coś znaleźliśmy w końcu. Gniazda kartusza zapewniają obrażenia od żywiołów broni, w której zostały zainstalowane. Są trzy typy kartuszy. Ogniste, mroźne i elektryczne. By zainstalować kartusz, musisz zrobić odpowiednie ulepszenie do wybranej broni. Użyj menu kołowego, aby wybrać i zainstalować kartusz. Którym to się robiło? Pamiętam. I? Nie, chyba nie. Chyba nie. Przenieść do nory? Ja mogę tak insta robić to? Ciekawe. Tego się nie da. To jest jakieś wejście przy okazji. Nie wiem, czy to nie jest to wejście, do którego prowadziło to pierwsze przejście. Wejdź spadaj. No, kolejne. I powiem wam, kochani, że mimo, że mam już, no, nie wiem, to jest chyba 7 odcinek? Powiem wam, że jeszcze naprawdę tej gry chyba dużo zostało. Ani razu jeszcze ten poziom alarmu w prawym górnym rogu nie został przeze mnie zaobserwowany. W sensie, no nie był jakiś podniesiony. To co to jest? Brak tłumaczenia, spoko. O, tu krówki się ładnie wypasają. Czemu się tu wejść nie da? Może się da. Chcę to zobaczyć, chcę to zobaczyć. Dzień dobry, Walentinie Demianowiczu. Co? Ja? Komputer pomylił was z kierownikiem tego laboratorium. Przypomnienie. Czas zażyć leki na nadciśnienie. Odtwarzam fragment zautomatyzowanego nagrania z waszej ostatniej zmiany. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałem. Cóż. Tak. Od razu lepiej. Opera świetnie się sprawdza. Zdecydowanie. Dobra. Dziennik. Dzień 783. Z początku niezmiernie trudnym było dla mnie to całe niezważanie na ten... Szlak, to też jest zamknięty. Co tym razem? Opuszczacie... Potem jednak zrozumiałem, że jest to pewna proszę dokończyć eksperyment i zapisać krok życia rzeczy samej. Dlaczego w ogóle musieli wymyślać... No i znowu. Co muszę zrobić? Terminal jest włączony. Aktualny stan eksperymentu powinien być widoczny na ekranie. To ledwie bezmyślne świnie, jak... Te zwierzęta. To nie zabijanie, to tylko podtrzymywanie kręgu życia. Ba, wiesz co, odbierze, nawet jeśli jesteśmy tylko świniami. Kto dał nam prawo źle traktować inne świnie? Prawda? Bardzo mi ciebie żal. Naprawdę. Bóg wie, że nie kłamie. Zginąłeś śmiercią bohatera. Myślę nawet nad postawieniem ci pomnika, Fredek. Przyrzekam, że tak zrobię. Czasem sobie myślę, że jeśli włączyć muzykę klasyczną, to konwulsje stają się tak jakby tańcem śmierci. W końcu ciągle rodzą się nowe świnie, a ta sama świnia ciągle umiera. To nie w porządku. Czy się mylę? Do diabła z tym. Powinienem poprosić o przeniesienie do innego działu, choćby tymczasowo. Nie! Trzymaj pazury z dala od tego!
Mnie to nadaje. Dobra, wyłączyłam. Więcej głosów już się naraz nie mogło chyba trącić, naprawdę. Rozumiem, że musimy ogarnąć... Kręci się. To powinno załatwić sprawę. Eksperyment. Dobra, czy ta krowa... Chyba tak. No może i nie? Zobaczmy. Nie zapamiętałem ikonografii. Tak, to jest ta krowa. Musi być włączona. Jak ze świniami. Świnie dwie trzeba podłączyć. Uchwyt na miejscu. Dobra. Teraz dwie krowy. Kurczaki już są. Tutaj to robiliśmy. Jak z tą krową? Nie, ta krowa była dobrze zrobiona. Może ta krowa? Tak, to była ta krowa. I obstawiam, że to jeszcze była ta krowa. Kurza dupa! Czy ja właśnie je wszystkie zabiłem? To normalny element procesu produkcji. W ten sposób pozyskuje się organiczne składniki polimeru. Gdzie to wszystko poszło? Do pracowni ARK, w celu poddania syntezie polimerowej. Nawet nie chcę wiedzieć. Okej, udało się. Zapis. Ale to wielkie. Nigdy nie widziałem tylu doniczek w jednym miejscu. Tutaj hodują rośliny, które zostaną wykorzystane do terraformowania Księżyca, Marsa i Wenus. Ale teraz gówno robi, musimy znaleźć panel sterowania. Jak sama nazwa wskazuje, w kiełkowni hoduje się, kontroluje i obserwuje. No i widzę, że tu jest chyba sporo tego dziadostwa tutaj. Definitywnie. Padło? Padło. Tu trzeba naprawdę być czujnym. A co robisz, Shiro? Wchodzi właśnie sobie na górę. Wystrzały wystarczą, okej. Fajny jest ten radarek, naprawdę, podoba mi się. Dużo daje. Towarzyszu Wawiłow, studenci wymyślili sobie nowe zajęcie. Otóż grają w kółko i krzyżyk na krzętach hodowlanych. Jeden sadzi kukurydzę, drugi pomidory i robią z tego krew. Zamierzałem ich za to skalić, ale to całkiem niegłupia gra. Jakby nowa odmiana szachów. Co sądzicie o założeniu klubu gier rolniczych? No, taki klub rolniczy może być spoko. Dobra, chyba wszystko wytłukliśmy. Takie mam wrażenie przynajmniej. Nawet więcej, ej. Czemu tego wziąć nie mogę? Jest jeszcze ten robocik, cholerciano. Wolałbym jakoś go niezbytnio nie denerwować. Czemu tego wziąć nie mogę, ej. To mogę. Ale tamtego wziąć nie mogłem, naprawdę. Pytanie, czy one są miłe dla nas, czy są niemiłe dla nas. Ale wydają się miłe. Inżynier, odporność na broń elektryczną, zwykłą. Wrażliwość na mróz i prąd. Ja nie byłbym sobą, naprawdę. Nie byłbym, kurde, sobą. Zyt.
Weź przestań mi to robić. Ha 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 ha. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Mróz. Nie ma mnie tu. Udało się nawet bez straty HP. Nawet się udało bez straty HP. Czuję się z siebie dumny. Wszystko? Wszystko. No i teraz mogę iść zwarty, czysty i gotowy. Dokończyć questa. Szlak. Nic, tylko trupy. Na ścianie jest laserowy przekaźnik aktywujący zasilanie. Dobra, zajmę się tym. Ale nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Nie płacz. Dobra. Teraz dopiero zauważyłem, że tak, tu są czerwone, tu są czerwone, tu są zielone. To się da rozpoznać po kolorach. To jest kropka, kropka. Jakby to zmienić w ten sposób. O właśnie. Ideolo. Trzeba teraz pozbierać barachło, które tu pozostawało. Dostęp przyznany. Gdzie jest nasza koleżanka, ja się pytam. Gdzie jest nasza koleżanka? No i git. To jak mam napełnić pojemnik? Napełnienie kriopolimerem następuje automatycznie. Musimy tylko zaczekać. Brzmi aż za prosto. Chyba mamy towarzystwo. Wiedziałem, że nie będziemy mogli spokojnie zaczekać. Gdzie jest to towarzystwo? Co to taka czerwona mgiełka się zrobiła? Halo, halo. Takie towarzystwo to jest luz. Co to w ogóle jest? To sezonki. To ja się martwiłem, że to jakieś mocniejsze moby, a to tylko takie sezonki. Awaria układu wentylacji. Co jest z tym nie tak? Co ja niby mam zrobić? Napełnienie pojemnika wymaga utrzymania w pracowni odpowiednio niskiej temperatury. Wentylatory wdmuchują zimne powietrze. Muszą cały czas pracować. Nie pozwól sadzonkom wpaść między łopaty. A ty mi tego do chuja nie powiedziałeś wcześniej? Cholera, wentylator stanął. Spróbuj go zrestartować szokiem. Dobra, no to teraz mamy taką robotę. Ciuciu. Jesteś odporny na mróz chyba, co? Weź traf, Shiro. Potem to wszystko sobie wyzbieramy spokojnie. Naprawdę. No i właśnie, zacząłem w sumie temat i nie skończyłem. Interesuje mnie bardzo, dlaczego mam pełną mapę świata, skoro na razie wszystko dzieje się w sumie w zamkniętych pomieszczeniach. Czy tutaj naprawdę ta gra jest aż tak wielka? To jest tylko i wyłącznie jakaś mistyfikacja. Interesuje mnie to. A co? Nie zdążyłem złapać. Pyk. 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 Nie widzę ich, to jest za jasno. Au, oż ty. Nie. Hop. Hop, hop, hop,
Hop, hop. Nie widzę ich. Widzę ich tu za dużo jest, naprawdę za dużo. Tu jest ich za dużo. Zostaw mnie! Kurde, jakie jesteście mocne! Jaki siłacz, patrzcie go, no! Cicho! Ten jakiś ledwo to spowolniony. Jezu, co tu się dzieje? No nie mów. W końcu. Tylko wydaje takie proste, naprawdę. A wcale takie proste nie jest. Ja ich nawet nie widzę. Szty, dziadu. Szty, ty. Wypuśćcie się już? Ach, czeka. Czeka. Sześć razy w łeb. No, powiem szczerze, że nie widzi mi się to. Ale wystarczy raz z tej strony. Ile rzeczy. Nie no, ja sobie nie odpuszczę, tak zapomnijcie. Coś tłuczę jeszcze? Widzę go spokojnie. Przyjdzie. Mówiłem, że przyjdzie. Uśmiech. To jest za dużo tych rzeczy, żebym sobie tak to pójść. Neurochówie, co? Jest za dużo, naprawdę. Neuropolimera, o. O to mi chodziło. W ogóle skrzynka jeszcze była, której też nie widziałem. Tam już nic. No ale tu jest tego barakła jeszcze sporo. Tu już nic. Jedna minuta na dużej stołówce to jedna minuta ukradziona. Ja pierdzielę. Normalnie Januszeks. Normalnie Januszeks. A to co to jest? Tu coś jest. Padło pod podłogę. Czy tu coś jest? Na pewno uwielbiacie, jak ja to tak fajnie sobie zbieram, co? Uwielbiacie. Ale potem przynajmniej nie będę się zawieszał, jak głupi debil. A widzicie, że walka mi zbyt dobrze nie idzie. Już diable. Wszystko. Jeszcze jakieś drobnice. Tutaj jest jedna chyba. A. I tu chyba jeszcze jedna osoba gdzieś była, prawda? Nie? Wydawało mi się, tam jest dalej. Ja, dobra. Wszystko chyba już jest git. Pozbierane na czysto. Jestem bardzo z tego zadowolony. Odbieramy pojemniczek. Na sam koniec muzyczki. I zaraz sprawdzimy, co my tam uzbieraliśmy. Dobra, otworzyło się ładnie.
Ale moi drodzy, tym pięknym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę do Was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej!